miejscowi do mnie nic nie mieli, bo ojciec był radnym, dobrze żył z Ukraińcami, mama bardzo ładnie śpiewała, zapraszali na wesela i ja chodziłem do szkoły, 2 lata w Włodzimierzu Wuńskim, to nawet mnie nie widzieli, tylko rodzice przyjeżdżali tam, panie takie Anny Dąbrowskiej, mieszkałem, szkoła numer 5, dyrektorem był Jan Wołcz. I zacząłem gospodarzyć, dziadek mi pomógł, tam taki Michał Okulski zasiać, zbierałem, pracowałem, ale był rozkaz upowców zlikwidować mnie, zabić. I wszyscy mnie uprzedzali, że Zygmuś, uciekaj, bo cię zabiją. Wiemy, że jest rozkaz, żeby cię zabić. No i jak przychodzili, sam strasznie utrzymać, że to gospodarstwo, że rodzice wrócą z Syberii. Jeszcze na początku miałem listy, że głód, bo paczki wysyłałem, to nie wolno było pisać głód, tylko że no, chcieliby tam witaminy, bo ojcu zęby, tam cyngaj. Więc zacząłem gospodarzyć, ale przyszli mnie zabić. Więc kilkakrotnie mieszkania uciekałem, raz przez okno, przez Ukraińców, zboże. Drugi raz skoczyłem, okno otworzyłem, stali pod oknem, przez nich zakutowałem się i oni chcieli mnie ten, wyskoczyłem, 18 lat, to człowiek jest sprawny i umie. A to była specjalnie obława na pana? Tak. Jeszcze innych Polaków nie mordowali, tylko mnie. Chcieli już wcześniej mnie zabić. Czyli to było gdzieś na początku 1943 roku? Nie, już te, a w ogóle to przez cały czas. Już nie mogłem mieszkać, tylko przylatywałem i tak zobaczyli konia i tego już uciekłem. Chciałem zabrać konia pod wieczór, a oni w 3 w stodole się ukryli. Ja do konia dolatuję, chciałem skoczyć, a oni sam. I pod ścienku, pod stodołę. I dają mi szpadel stary, który nawet nikt nie chciał ukraść, kupę mochyłu. Ja nic nie mogę powiedzieć tak teraz. Za co wy mnie zabijacie? Za co wy mnie zabijacie? A oni stoją i już chcą strzelać do mnie. Że ja nie chcę kopać jeszcze. Już zdenerwowali się na mnie. Jeden z nich mówi, ostawmy go, pójdę z nim do Witczeka na Oktawin. On był bogaty, miał broń, a nie chcieli, żeby został zabity i nie chciał, chcieli płoszyć, żeby, bo na 11 lipca, to za kilka tam dni to miało się dziać i, nie, i był rozkaz, żeby nie mnie zabić, bo ja przemieszczałem się, jak mnie dorwali, no to już chcieli koniecznie zabić. I udało mi się uciec z rąk u sąsiada kapitana Michaleszyna. Tam było kilkunastu Ukraińców na podwórzu. Zaradzała się, co ze mną zrobić. Czy mnie zabić, czy zaczekać, aż pójdę do kościoła i w kościele. 150 osób, księdza Jana Witwickiego, ludzi, koleżanki moje, ranny, tam ręce odrąbywane i oko trafił taką Janinę Winiarz, jak uciekała z kościoła w nogę, upadła na ten, chciał trafić w głowę, w oko. I oko wypłynęło, taki szedł sąsiad tych winiarzów, Mróz, kolejny Smołowa. I nie patrzę, on niesie tą Janinę Winiarz, moją koleżankę, na rękę, przez las. Przyniósł tam do tych winiarzów. Matka jak zobaczyła, że córka cała ode krwi, zemdlała. No i że uprzedzałem wujka takiego Grygiewicza, wujku uciekamy, bo zabiją. A co ty tak się boisz? Czego ty tak panikujesz? O, ja uciekłem, a on, jemu nawet powiedzieli Ukraińcy, że was nie zabijemy, Grygielewicz, bo wy będziecie konie kuć, obręcze zakładać i wam nic się nie stanie. Ja tam przyleciał Trofim, zaszelił, porąbali i ten. Więc taka była ta historia, że
40 osób z rodziny. Takie Stankiewiczówne żyją, jedna w Raniewie, druga w Morągu. Szyję w rękę, no tak, druga w żebra. Mama zabita, babcia zabita, młodsza siostrzyczka zabita. I sądzili, że one zabite. Ojciec przychodzi, bo był skryty w zbożu i patrzy, że te dwie dają oznaki życia. Więc wziął ich do Iwani, czyli do dzisiaj żyją jeszcze. Jedna ma 77 lat, a druga 79. Moją chrzestną mamę z trojgiem dzieci, mężem, teściami w Jerzynie zabili do studni. W Kałusowie wymordowali 150 osób. W tym Chrynowie moich znajomych to rąbali siekierami. No i jeszcze o tym dziadku, to coś strasznego. Doszedłem, kto zamordował. I z mordercą przywitałem się, ale uciekł. Więc pojechałem pochować. Już po latach oczywiście. Dziadka? Tak, po latach się przywitałem, ale pochować. Bo ja byłem kilkanaście godzin wcześniej i kazali mi uciekać. Bo ja bym tam został. Że ja mówię, a dziadziu też powinien uciekać. A coś, ty mówię, ja stary, kto mnie... Tylko ty musisz uciekać. Tam Feliusz syn, miał 24 lata, Julcio 20 lat. No to oni muszą się bać i ty. A my, a babcia stara, to po co? A Weroncia, nasza córka, ma 11 lat, to kto byś to dziecko zabijał? Wszyscy zdziwiony. Ja mówię, oj, ja nie wiem, bo ja już i byłem w ich rękach, uciekałem. I widziałem ich twarze, i jak oni nienawistnie patrzyli i chcieli mnie zabić. Więc jak przyjechałem, łuski, leży dziadek, całe ściany we krwi. Krew płynęła do kuchni po podłodze. I ja podnoszę dziadka, a głowy nie ma. Wbił, zastrzelił i obuchem głowy wbił w płuca głowę dziadkowi Stankiewiczowi. Babcia porąbana wzdłuż. I ta 11-letnia dziewczynka wyskoczyła przez okno, trafił ją w nogę, ciągnął ją za rękę, czy tam za tą nogę, bo krzyczała strasznie. A sąsiedzi Kozibrodowie słyszeli to. Na początku nie chcieli mi powiedzieć tak dużo, wyjawić tych nazwisk. Jedno nazwisko mi wyjawili, i Władysław Prociuk, a że mordował jeszcze Petrochor Baczewski i Matwiej Romaniuk, że przywiózł ich Grygorka Kozibroda, to nie podawali. Tylko jak wziąłem tą dziewczynkę, czy to dziecko, 11 lat, by tak się kierą rąbać, plecy tutaj, no, a głowy nie naruszyli, żeby było widać, a dziadka znowu bez głowy chowałem. To jak podniosłem, a byłem tylko w spodniach, uciekłem i w koszuli. Jak dziadka wziąłem i wypłynęła ta maś, mózg i krew, nie? Na tą koszulę i na spodnie, i to takie gęste. I ja zacząłem to rzucać. No i ciągnął dziadka do domu, bo tam już kuzyni ci Stankiewiczowie, synowie. Taki Tadzio Nowicki z 27 Dywizji, potem razem byliśmy, i Józef Palczyński. I szybko, bo już szli nas zabić, że my przyszliśmy pochować i uciekliśmy do Iwanicz. No to było coś okropnego i przylecieli do sąsiadów, tych Kozibrodów, i mówią: de Zygmunt, de Julik, de Felik. A ci mówią: nie ma. Was ubią, jak oni nas przechowują. Ukrywają nas. Ci mówią, że nie ma. I pokazywali mnie, jak oni szukali na strychu, jak szafy odciągali, jak przywracali pościel, jak pod łóżka zaglądali. Byli pewni, że... bo ja na koniu byłem. A ja wyjechałem tam do tego Grigwicza, którego też zabili. No i tylko pochowaliśmy, uciekliśmy. Jak przyjechałem
Był na szkole rakietowej w Ułanudze nad Bajkałem i nie miałem zgody na wyjazd ani od ambasady polskiej w Moskwie, ani od sztabu generalnego Armii Sowieckiej. Wszyscy mnie odsyłali, ani atasze wojskowy. Każdy mówił, a po co tam jechać? No ja chciałem hołd oddać, zabici. A nie, mówi, inne, drugą republiką, tam, że nie mogą dać takiego, takiej zgody. Ja taksówkę wziąłem, Wołgę z Brześcia nad Bugiem i pojechałem w mundurze i tylko taki miałem, cywilnego nie. I pytam o siebie, nie znaję, o był, ale że tego, że to już mamy rok 44? To był rok 60, co teraz, jak przyjechałem. I co mi pierwszy raz mi opowiadali, po gospodarstwie nie wiadomo gdzie, śladu, sad wyrąbany, budynki spalone. Już jak ja uciekałem, to już widziałem, że się palą. I pisałem do władz sowieckich i potem ukraińskich, to oni powiedzieli, że tych świadkowie, co tam tych głównych, to nawet nie przesłuchali ich, a tych pomniejszych, to oni, którzy byli tam w tym miejscu, ten Grygorka Kuźbroda, to mówię, tam się po dwóch tygodniach dopiero usłyszał, że Stankiewiczów podobno coś tam czy zabili, czy spalili, a przywiózł tych morderców i taki starszy sąsiad, Czesław, jak byłem w Lądku Zdroju, sanatorium, pojechałem do niego i on był świadkiem, jak ci przyjechali do jego młodej żony, Janina Socha, 19 lat, klękła i błagała, nie zabijajcie. Trafił ją w głowę, jak upadła, to chyba na czwarty dzień ci Kozibrodowie ją pochowali, ale nogi już nie mogli wyprostować. Mamy jej. I przyjechał do cioci Zakrzywicki, 14-letni, na leżance leżał, zresztą to nad słowem się nie, jego zaszylili, i do stodoły. I zaczęli szukać tego Czesława Staszczyka, mego kolegę. A to słoma i pies tam ujadał, do psa szczylin. No widzą, mówię, nie ma go, gdzie to wtik? Nie ma go, gdzie to uciekł. I na furmankę i do dziadka mego Stankiewicza pojechali. No i widział, jak dziadek wyprowadzał konie, te konie kazali mu pójść i pod lufami dziadek w tym kożuchu, w którym pochowałem go nawet w tym kożuchu. I na podłogę. I on krzyczał bardzo, co wy robicie, nie zabijajcie, toż to dziecko. I krzyczał. Boże, co wy robicie? Ha, tak. I tam ci mnie powtórzyli potem. I jak byłem 15 maja w 1990 roku z siostrą sybiraczką, która była 6,5 roku na Syberii, i Julianem Stankiewiczem, synem, który jak ja przywróciłem tego dziadka i te kości trochę powychodziły i tak w tej masie, on się powyjmował. I w chusteczkę i miał kieszeń, a ja ani w spodniach, ani w koszuli nie miałem nawet kieszeni. I tak jakoś nie mogłem wziąć tych odłamków z tej głowy, z tej mazi, bo byłem zainteresowany, żeby pochować jak najszybciej i uciekać. No i pokazywał nawet w telewizji. Więc ci Ukraińcy byli mnie znani. Ja jadę i mówię, Julciu, zatrzymaj się. Stoi Wołodzia Kozibroda, Kowal, który w 1939 roku bronił Warszawy. Żołnierz polski i on nie mordował, tylko u niego mnie szukali. I ja się przywitałem z tym Wołodzią Kozibrodą. On mnie objął, ja jego, on mały, ale tak przytuliłem. O, Wołodzia Kozibroda. A on mówi, Zygmunt Maguza. Ja mówię, tak. I podałem rękę, który obok stoi. I nie wiem, skąd mnie ta myśl przyszła, że pierwsze pytanie do niego.
Wołania, Petro Horbaczewski to żywe? Piotr Horbaczewski to żyje? A ten mówi, o, ja patrzę, mu krew. To witał się tak on do mnie, że to ten. Ten, jak się zorientował, że to ja jestem, Zygmunt, jak nieszurni w tych gumiakach. Starszy człowiek, ale jaki sprawny był w kufajce. I zaczął szybko uciekać i za węgieł i wyglądał. Myślał, że ja będę leciał tak jak on za mną, żeby zabić. A ja mówię, siostro, to ten Petro Horbaczewski, co zabił Weronikę Stankiewicz. Mamy siostrzyczkę. Chodź, porozmawiamy. Julciu, chodź. A siostra jak zareagowała. Odjeżdżamy, zabieraj mnie stąd. Ja nie chcę z tym radem się widzieć. Nie chcę go znać. Nie chcę na niego patrzeć. Jak zaczęła na mnie, a ja chciałam porozmawiać. Ten Julcio widzi, że ta... Ja mówię, to chodźmy chociaż do Kozibrodów zajdźmy. I trzeba trochę cośkolwiek, no niech coś on powie, jak to. A zaszedłem do tej Kozibrodowej, z tym Kozibrodą, do domu. I mówię, że przywitałem się i że pójdę, chcę porozmawiać z tym Petro. A tam mnie prosi, oj proszę nie iść, będziemy mieli kłopoty. Że my tu ściągamy Polaków i nasyłamy i to i zacząłem je błagać, żebym ja nie szedł. No i nie poszedłem, bo pojechaliśmy tam, on w przybliżeniu pokazał miejsce, gdzie są zakopani te dziadkowie Stankiewiczowie z tą córką i ci Sochowie, żona Staszczyka. Jest tam krzyż czy nie ma? Nie można miejsca znaleźć, gdzie to jest. Pole, o tak jak tutaj jest, to jakby pani zapytała, gdzie ten krzyż tu jest, gdzie pochowali. Nie ma śladu. Sad wyrąbany, wykarczowany, droga zlikwidowana. Tych Ukraińców przynieśli do Iwanicz. Śladu nie ma po tej miejscowości i tak zostało. I ci Sochowie i inni, gdzie zostali pochowani. Zakopani po prostu, bez żadnego księdza, nie. To ten. I pan nie był później, po 90 roku tam już pan nie był. I byłem z synami, jak były uroczystości w 65. rocznicy, był prezydent Aleksander Kwaśniewski i prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Ja wziąłem sztandar, dywizję. 65. to była, czy 60. może? 60. Musiała być 60. Zaraz, może i 60. Tak, bo to była okrągła, tak, to dobrze, ale 70 nie, to chyba, no tak, to już 10 lat. I ja ze sztandarem tym wszedłem, tam Piotr Klaśko, jak powiedziałem mu, o czym chcę powiedzieć, o tych mordach, no to, że to na taką chwilę to trochę tak nie pasuje, że to Ukraińcy tacy byli niedobrzy, że tak mordowali siekierami, jeszcze dobijali głowy, czaszki. I tam jeszcze nie chcę mówić, chciałem powiedzieć o tym, jak rękę koledze odrąbał i na skórze tak leżała, na furmanką go przywieźli, czy księdza Aleksandrowicza niedaleko w Zabłocach, tego miejsca, gdzie myśmy mieli już piło, przecięli w Zabłocach. Straszne i śladu nie ma, gdzie nawet, bo tego Kotwickiego to moja koleżanka Wesoła Surukówna, chodziłem z nią do szkoły w Oktawinie i teraz nazywa się Borucińska, mieszka w Bydgoszczy, z siostrą księdza, obie położyły ciało na furmankę polnymi drogami do Włodzimierza i ma grób swój w Włodzimierzu, ten ksiądz, a ja byłem ministrantem, służyłem mu nawet do mszy i stąd tak się interesowałem tym losem. No i w sumie 40 osób z rodziny w okrutny sposób byli porąbani przeważnie siekierami i ja zdołałem uciec do Włodzimierza Wołomińskiego. Spałem najpierw w szkole na podłodze,
tylko w koszuli, w tych spodenkach boso. Nie było żadnej tam. I potem zaczęli organizować tę samoobronę. Ja na Bielin, a uprzednio krótko w Werbie. No i tam już były silne punkty oporu Polski. I zaczęły się te walki z Ukraińcami.